oszołomie za 60 groszy były takie lizaki z posypką pszczelającą. Bardzo super sprawa. Próbowałem już tego niebieskiego. Ten był nieotwarty, ale jest bardzo dobry. Reszty jeszcze nie próbowałem. One są przecielone ze złote 30 czy coś takiego. Był taki jeszcze zestawik klockowy za 5 zł. Dwa w jednym, który łączy ten. Normalnie bym je kupił, tylko kupiłem, żeby zaprezentować. Taka ciężarówka finalna się z nich robi. Ogólnie to nagram w osobnym filmiku, ale niech już będzie, motor był. Tego czerwonego nie było, tych było kilka, tego było kilka. A każdy miał dwa tryby, na przykład motor, a tu jakaś taka kusiara. To będzie w innym filmie. Wracamy do lizaków. Otworzyłem poza kamerą, żeby było szybciej. No i mamy coś takiego, saszetkę w kształcie stopy i lizaka. O, ten był pęknięty. I lizaka w kształcie stopy. W środku mamy właśnie owego lizaka. Ładnie pachnie jabłkowo. I taką posypkę, która szczela. Maczamy sobie, najpierw sobie liżemy lizaka. Maczamy sobie go tam, w tej posypce, w paczce. I ona potem szczela. I to jest najbardziej szczelająca posypka ze wszystkich szczelających posypek, jakie kiedykolwiek miałem. Zobaczymy, czy się różnią kolorem te posypki. Nie, nie różnią się. Tu mamy tego lizaka pękniętego, jabłkowy. Ten raspberry jest bardzo dobry. Jabłkowy też jest bardzo dobry. Zostaje nam truskawkowy. Pachnie ładnie. Posypki coś było mało. W środku. Pachnie ładnie. Smakuje dobrze, ale nie jest to perfekcja. Tu mamy ten szczelający proszek. Najbardziej szczelający ze szczelających proszków. Wezmę cygarkę na język. Nie wiem, co słychać, ale szczelają. Polecam każdemu te lizaki, bo są dobre. Tak jak mówiłem, najbardziej szczelające ze wszystkich szczelających. Myślę, że kupię sobie jeszcze 6. Bo są w promocji. Musiałem zjeść całą posypkę, bo stwardniała. Pewnie nabrała wilgoci z powietrza. Ale wymyśliłem eksperyment, co się stanie, gdy się wrzuci szczelające cukierki do wody. Poczytałem trochę na internecie, czym one są. Są jakimś dwutlenkiem węgla mocno sprasowanym czy czymś takim. Thank you.
Jak widać, ciecz stała się oleista. Zobaczymy, jak czy smakuje inaczej jak woda. Zmieniła delikatnie smak na aromat tego cukierka, co był w środku. Tak jakby tej jagody.